postanowiłem, że zrobię ranking serwerów Minecraft. Który z nich będzie najlepszy? Przekonacie się tego, oglądając ten film do końca. Oraz zostawcie lajka i zasubskrybujcie ten kanał, bo niestety większość osób, która to ogląda, tego nie robi. A przy okazji będziecie mogli wygrać 100 zł do ładowania na moim serwerze craftkill.pl, a wystarczy tylko napisać swój nick w komentarzu. Wracając, skąd będę brał serwery, które mają się pojawić w tym rankingu? Przemyślałem to, czasami się zdarza, i postanowiłem wykorzystać listę top 10 serwerów w Polsce. Oczywiście pod względem graczy. I ocenić, czy rzeczywiście zasługują one na swoje miejsce. A więc pierwszy serwer, na który zamierzam wejść, będzie Coxcraft, który aktualnie zajmuje pierwsze miejsce pod względem ilości graczy, bo ma ich aż 3500. Moi drodzy, Coxcraft.pl. No chyba każdy wie, że jest to serwer minigames i najpopularniejszym trybem jest tutaj tryb Bedwars, bo tak naprawdę, stary, nie wiem, 2/3 osób tutaj gra właśnie na Bedwarsach. Jestem przekonany, że większość z was grało tutaj właśnie na Bedwarsach, więc postanowiłem, że trochę odpuszczę ten tryb i zajmę się innymi, żeby to było o wiele bardziej ciekawsze. Tak jak mówię, na Bedwarsy nawet nie ma co wchodzić. Wydaje mi się, że zacznijmy może, nie wiem, jakichś Skywarsów. No nie można ukrywać, że ten serwer no wcale źle nie wygląda, a wygląda naprawdę bardzo dobrze. No ale w końcu jest to top 1 serwer właśnie w Polsce. Napiszcie oczywiście w komentarzu, czy wy uważacie, że właśnie to jest wasz ulubiony serwer i rzeczywiście zasługuje na pierwsze miejsce. O kurde, dobra, pierwszy ziombel. Ja pierdzielę, już się zaczynają dymy. Dobra, leży. Boże, jak ja dawno nie grałem na Skywarsach. W ogóle myślałem szczerze, że ten tryb jest praktycznie martwy, a tu rzeczywiście ktoś gra na nim, bo jest chyba tam ponad 200 osób. Całkiem spoko liczba nawet. Nie, no z jajka mnie, no żart, żart. Normalnie można zagłosować na mapę, nie, no fajnie, fajnie to wszystko wygląda. Ale no mnie bardziej interesują trochę inne tryby. Zrobiłem przejść na tryby, na których trochę bardziej się znam, i dołączyłem na Genbloka. Genblok, kurde, ja mam szczerze Coxcraft, co by nie było. O ja pierdzielę, to jakiś chopie poradnik jest. Co to jest w ogóle? Jakie porąbane. Ja nie wiedziałem, że tu takie rzeczy są. No dobra, tutaj duży plus, rzeczywiście duży plus. Tylko szkoda, że z tego nie mogę, czy ja to mogę jakoś pominąć? Ja wiem, o co chodzi w tym, spawn. O, niestety nie. Gdyby była tu jakaś rzecz, że mogę to pominąć, to byłoby super, naprawdę. Chciałbym to pominąć, nie mogę. Dobra, skończył się ten niesamowity poradnik, bardzo się z tego cieszę. I powiem wam szczerze, kurde, strasznie, okej, nie gra tu dużo osób. W ogóle tu straszny dramat jest i to jest mega ciekawe, bo naprawdę jakby wygląda ten serwer całkiem ładnie. Rzadkie klucze na start, stare, naprawdę spoko. Okej, dostaliśmy nie dostaliśmy obsydian, dostaliśmy name tag, jeszcze lepiej, normalnie moje marzenie. Pewnie przez to tu gra tak mało osób. Żartuję. Okej, do czego mogę się przywalić, to dostaję damage, jest full damage na spawnie, trochę dziwne. Dobra, zakupmy sobie moją motykę, zaraz otrzymasz magiczną motykę, zbierz nią 500 przycisk, gdy już to zrobisz, przejdź do mnie i ze mną porozmawiaj. Okej, nie wygląda to. O, dobra, jednak jest git. Wszystko fajnie, powiem wam szczerze, że tak jak chciałem powiedzieć, Coxcraft według mnie zasługuje na duży plus, z tego względu, że oni naprawdę idą za trendami, robią różne rzeczy, robią te nowe tryby i tak dalej, naprawdę fajnie. Co prawda, no nie mają na tym najwięcej osób na świecie, ale te tryby wcale nie wyglądają jakoś mega źle. Kurde, ile ty. Co jest? Ile dostaję tej pszenicy? Tak dużo aż? Dobra, może to normalne. Czy jest autosell? Jest autosell, jest tutaj dosłownie wszystko, czego tak naprawdę potrzeba. Moim zdaniem naprawdę wszystko fajnie. Można sobie ulepszyć, cyk, ulepszyć. No i git, super, super, bardzo fajnie. Sprawdźmy, moi drodzy, o menu główne. Ja bym chciał wyspę stworzyć, więc stwórzmy, moi drodzy, naszą niesamowitą wyspę, jak to się robi, wyspa. Okej, boże, ale zarąbiście te wyspy są. Ja pierdzielę, tak szczerze, ten gameblock naprawdę jest fajny. Szkoda, że nic na start tylko nie mam tutaj. Ale okej, jakby czaję. Nie ma tu żadnych kitów, to jest akurat trochę dziwne. Może ja, albo ja coś źle pisuję, ale chyba raczej wątpię. Nie, no gameblock uważam, że i tak spoko. Dobra, moi drodzy, lecimy na kolejny tryb. Następny tryb, który wybrałem, był to Lifestyle SMP. Stary, tu gra po 12 osób. Dziwne. Ogólnie z tych trybów najwięcej osób gra tak naprawdę na Skygenie. To akurat ciekawe. Z tego co widzę, w ogóle Coxcraft ma duży problem, żeby się przebić gdzieś dalej oprócz tych Bedwarsów. Co, no taki klasyczny widzowie, z tego co widzę, survival. No nie ma tu jakoś chyba nic niesamowitego więcej. Spawn, sklep też totalnie chyba basic. O, jest jakiś rzek. Dobra, robię trapa, robię oszust taką. Moi drodzy, kto sojusz TPA? Zobaczymy, czy się uda. Kto chce soj? O, dobra, zaczyna się, ale chyba do mnie raczej się nikt nie tepnie. Znaczy każdy się spodziewa, że jestem oszustem. Chociaż raczej na niego nie wyglądam, bo nie mam praktycznie nic. Zęciak, ty do mnie TPA. Ale sojusz nywym. To po co mam się tepać? Wiem, że chcesz mnie oszukać, wariacie, ale no, chociaż mnie przekonaj do tego. TPA pizza. Nie ma tabowania graczy, to jest duży problem. Ja bym to chciał, żeby było. Makaron uwu. Może trzeba cajniki przypisywać, to jest jakiś żart. O, tepa mnie, pizza. Widzowie, czy tak się skończy moja przygoda na Lifestyle SMP? O, tepnęli mnie we dwoje. No to jednak do makaronu się tepam. Który jest na spawnie, no nie wytrzymam. Makaron, daj coś. Dobra, tepać do tego pizzy. Widzowie, czy go rozwalę? Zobaczymy. Też jest na spawnie. Co za Steve? No jest trochę biedny ten lifestyle. Nie ma tu jakiegoś na przykład głośnik daily. Chyba, że jest na spawnie, a jestem idiotą, ale to też jest tak możliwe. Przede wszystkim jest to trochę nudno. Szczerze, jak tak gram tu chwilę, to nie mam co robić. Dla mnie, no ja zbiorę itemy i tak nie będę miał co robić. Ogólnie zauważyłem, że jakieś w ogóle lagi są na serwerze. Serio, są coś laguje. Patrzcie to.
Co tu się odwala? Ty nagle jakieś lagi tutaj. To strasznie dziwne, zważając na to, że gra tu 5 osób. Może nie, ale no serio, 20 osób są lagi. Patrzcie to, no nie mogę rozwalić normalnie tego. Stary, nie mogę się tepnąć do ziomka, bo normalnie no takie są lagi tu. Aha, no nie wierzę. Czy to jest jakiś żart? Czy ja zginę? Czy ja naprawdę zginę przez to, że są takie lagi? Nie, no nie gadaj, no nie gadaj. Nie, no to jest żart już, to jest przesada. Proszę przeżyć. Co jest w ogóle? Ile? O co tutaj chodzi? Czemu tu jest jakieś 10 zombiaków i one mnie gonią, stary? Dobra, tutaj już jakiś minusowy punkcik, nie? No i nie mogę się tepnąć do ziomka, bo takie lagi. Dobra, tepam je do siebie jakiś gracz. Nie wiem jak to. O kurde, no i się zaczyna grubo. Weź nie bij, daj spokój. O, ty miecz dostałem. O ja pierdzielę, tylko że ja sobie nie wyjdę nawet. No pierdzielę. No i GG. Copek mnie zabił, dobra, wychodzę. Patrząc na ilość trybów i ogólnie na sam wygląd tego serwera i tak dalej, dałbym go na S. Jednak te lagi trochę muszą mnie chyba zmusić do tego, żeby dać go trochę niżej. Może akurat mi się tak trafiło, ale no. Oceniłbym go tak między S a A, więc w sumie nie wiem nawet na co dać. Dobra, dam jednak na S wyrąbane, niech będzie. Niech będzie miał. Patrząc na to, ile tam jest map i tak dalej, w ogóle. Nie no, jest tam dużo roboty, daję na S. A następnym serwerem będzie serwer rapy.pl, czyli serwer Tobiasza. Rapy.pl, moi drodzy, 3400 osób. No nie wcale nie jakoś dużo mniej niż Coxcraft. Jednak, no wiadomo, mamy tutaj 3 tryby, w sumie, nie no, 4, sorry. Co ciekawe, Coxcraft ma najwięcej na Bedwarsach, a oni mają najmniej. To jest po prostu taki dziwny paradoks. Tutaj również postanowiłem, że dołączę na Lifesteala. To jest w ogóle jakiś sezon OG Lifesteal i tu są tylko takie podserwery, jest ich mnóstwo. Nie wiem, czy to dobry ruch, ale okej, jak tak zrobili, no to spoko. Na pewno mi się mniej podoba w ogóle ten serwer niż Coxcraft. Nie wiem czemu, znaczy jakby oni mieli jakieś połączenie, łączenie Coxcrafta i rapu, jakby to jakoś połączyć kolorystycznie, nie wiem jak to zrobić, to by było super. Dobra, weźmy sobie kita na start. Przyznam szczerze, że przecież każdy wie, że ja tutaj już kiedyś nagrywałem w ogóle film. No i co? Rapy, ciężka sprawa dla mnie. Rapy to jeden z cięższych tematów, ponieważ ostatnio miał wyciek, przez co wiele na przykład streamerów ma teraz w tym momencie problem, żeby nawet zrobić live'a, bo cały czas to się ich dosuje. Kurde, no tutaj duży błąd, że tak powiem, nastał. O, w ogóle serca dostałem jakieś super. Tak jak na przykład Coxcrafta raczej bym nie mógł nazwać serwerem pay to win, tak rapy na pewno bardziej bym mógł to o tym powiedzieć. Dobra, jak ktoś do mnie tepa, dobra, pograjmy tu chwilę, to na pewno raczej lagów nie będzie na F-Steal. Dobra, jest ziombel. Dobra, ja z nim lecę, widzowie. Próbujemy tutaj coś zaszaleć. O kurde, to pewnie jest jakiś ogarniaka. Ja z hopy z Coxcrafta przecież wszedłem, a ty coś gadasz. Nie wiem, czy mam jakąś szansę w ogóle, żeby go zabić, ale spróbujemy. Najlepszy. O, no i mnie rzucił. No i się zaczyna, widzowie. Jeden versus jeden, tak. O, mi jeszcze nogi chce jakieś zrobić. Ja pierdzielę, no kto by się spodziewał. Na szczęście on chyba nie ogarnia wcale aż tak mocno. No dobra, trochę ogarnia. Chce mi chyba krystala dać. Niestety ci się nie uda, wariaciku. Nie mam żadnej łopaty. O, mam łopatę. Stary, jest klasa. No dobra, idę do ciebie, ja się nie boję. Jaki ty w ogóle? No dobra, możesz się zabijać, nie? On mnie próbuje jakoś na łeb zrobić, tylko że jest jakimś debilem. O, okej. Okay. Daj mu hita. Fuck. Nie, no dobra, on ma jakiś problem chyba ten ziomek. Ja nie wiem, czy on próbuje uciec, czy on próbuje nie zabić. A, spoko, nieźle ogarniasz, bratku. Ja pierdzielę, dobra, no dawaj, teraz możemy się bić. Dobra, zjem serefa. Nie, tu będzie krystal grany jakiś. Aha, mi nogi próbuje po prostu zwyczajnie zrobić. Przecież ja mam wodę, co jest w ogóle? Dobra, już nie mam wody, ale mi się wydaje, że on więcej traci na tym HP niż ja, tak szczerze. Jakieś kobłe, co to w ogóle jest za jakaś taktyka? Dobra, ja uciekam stąd bez kitu, bo to jest jakaś przesada. Jakieś kompetentne rapy, co to ma być w ogóle? Dobra, no dawaj, no i się bijemy tak. Nie wiem, ja i tak mogę to z niego wyjść, więc w zasadzie no nie mogę go, no właśnie. Już wiem, czego nie mogę robić, krytować. Chyba mam generalnie problemy, chyba mnie porobił jednak na łeb. On ma na pewno w ogóle więcej serc niż ja i w ogóle wszystkiego ma więcej. Dobra, mi totem padł, ale nic się nie dzieje, ja mam drugi. Problem jest taki, że ja knoka nie mam, kurde. Dobra, muszę tu jakiś użyć inny plan. Chyba bym zaczął uciekać najchętniej. Dobra, aha, no spoko, jako ty tak możesz, to spoko. Zaczyna się wysoko widzowie generalnie, z tego co widzę. Nie, dobra, tak szczerze, zaraz z wycieku biorę jego IP i go wycinam. Powinienem tak zrobić, żeby tak wkurzyć jeszcze kogoś. No i już mój Wania pada. No jest po mnie, widzowie, umieram. Mega śmieszne. No nie, jest to Lifesteal. Siema. Lifesteal spoko, chciałem powiedzieć, ale. No, okay. Weźmy na Erfa. Co? Aha, nie wiem co się stało, mam bana jakiegoś. Nie, no nie mam bana. Chyba jakiś problem jest z Erfem. Dobra, próbuję wejść na Erfa, nie mogę wejść. Nie da rady. Minusowy punkcik dla pana, oczywiście. Przejdźmy do rankingu. Tak jak lubię rapy i rzeczywiście spoko wszystko, za ten wyciek to dałbym go nawet na A. Nawet dałbym może na S, ale daję na B. Stary, daję na B rapy przez ten wyciek. Albo na D. Dobra, na B, no bam. Nie, no dobra, niech.
będzie B. No nie, no co mam zrobić, no. Może kiedyś się odbudują, tak? I będą gdzieś na szczycie. Niestety teraz daję go. A następnym serwerem będzie Anarchia GG. Czyli bardzo podobny serwer do oczywiście rap. 3100 osób. Kurde, to są różnice naprawdę. Setek tam graczy z 200, 300 i każdy mógł być top 1 tak naprawdę. Dostępne 3 tryby. Fajnie, że ten one block tutaj został włączony. Według mnie ciekawa sprawa, bardzo mądra w ogóle. Co by nie było, rapy są najbardziej tak zdane na przykład z boksa. Tutaj w sumie bardziej właśnie z Anarchii. Więc może właśnie powinienem wejść na rapach na boksa bardziej, ale no już tyle razy też byłem, więc raczej wiadomo o co chodzi. Dobra, wejdźmy tu też na Anarchię. Tu jest mega dużo tych fajnych rzeczy. Strasznie mi się, no podobają te dodatki, jak chodzi o Anarchię. Ale okej, musimy tu chwilę pograć, tak, żeby coś ocenić. Kto chce soj TPA wszyscy? Masakra. Dobra, niech będzie. Kurde, nawet sobie tepł nie mam. W ogóle jest zły pomysł, że się gdzieś tepą, tak szczerze. Jest w ogóle porąbane, że ta edycja ma już tyle. O kurde, o, ciekawie się zaczyna. No jest na pewno ciekawie, widzowie. Jest mega ciekawie, co tu się właśnie dzieje. Czemu mi taki damage bije? Ej, o co tutaj chodzi? Ja mam jakiegoś seta z do wywalenia? Co to? Przecież normalny set 4-3, on mi taki dipsy bije? No oczywiście, że tak. Fajnie by było kogoś pokonać. Wątpię, że to się uda. Dobra, chyba zawijam po prostu. Nie, no te kopie pajęczyny to jakaś najgorsza rzecz w ogóle na świecie, jaka istnieje. Patrz to, co on robi. Jak to jest możliwe? Jak on to robi? Jak? Przepraszam bardzo, jak? Gilgewi, przejdź od twórcy G. Dora, ja chcę tutaj ten, wybierz przedmiot. Dodatkowo obrażenia minus jeden. Nie, nawet nie wytrzymam. Nie, nie wiesz. Nie, no jest tutaj dużo fajnych rzeczy. No to jest fajna ta Anarchia. Generalnie mi się w ogóle podoba. Dora, chcesz seta tepaj. Wiadomo, na pewno mi dasz. Jest tabowanie, nie tak jak na Coxcraftcie chociaż. Pizka skrzynia. Daj coś fajnego. O, dwa koksy zostałem. Mega super. Wiadomo, pay to win trochę. To macie takie rzeczy, kurde. I zaklęte książki, masakra to jest. Jakieś czeki, no, no nie, no to jest. Wiadomo, to jest pay to win, no ale. Fajnie to wygląda. No to x. Ej, błagam, powiedz, że ja nie umarłem tylko. Dobra, nie umarłem, ale o kurde. Dobra, zaczyna się grubo. Ty ma krystale na 100%, albo nic nie ma i go rozwalam w tym momencie i free time mam. Mam w ogóle jakiś miecz do wywalenia. Co to jest za jakiś? Czemu ja go nie podpalam? A, nie mam fajer aspektu. Czyżby pierwszy kill? O nie. O, totem, będzie pierwszy kill, drugi totem, fajnie zaczyna, kurde, ma refy, ale nie ma bani, więc umieraj, ma jakiś trident, czy on będzie szukał wody i wyleci w kosmos? Ja pierdziele, strasznie się zestresowałem teraz. Nie, wyskoczy, obiecuję, dobra, nie wyskoczy, źle to zrobił wszystko. Jednak nie, jednak jest mega mądry, perła, dawaj. Nie! Problemy, widzowie, nie mam bloku, ja pierdziele, są takie problemy, że jeszcze takich problemów tutaj dawno nie było. A jakbym go podkopał? O kurde, starałem się coś wykminić, nie mam bloków nawet. Dobra, na szybko blok, może jestem amatorem, ja nic nie mam, przy sobie do tych ludzi bezsensownie. Stary, nawet mięsa nie mam, czego ty ode mnie oczekujesz? Dobra, jest git, mamy go, zwróciliśmy. O, że ma taką taktykę, że dostaje szału już powoli. Ale okej, jakby nie spoko wszystko. Dawaj to do góry. Uuu! O kurde. Nie, no nie wytrzymam, kur... Chodź tu! Dobra, no. Przez ciebie stary ranking Anarchii będzie na samym dole, nie? Nie, no nie wytrzymam. Wej, spadnij, chopie. Nie spadłeś. O, jednak spadłeś. No i teraz cię walę. O, wytrzymam śmierć. Jasne. Dobra, idę. Nie, psycha mi siadła. Przez takich graczy muszę ten serwer ocenić na D. Dokładnie tak, zdenerwowałem się. Jest D. A tak całkiem poważnie, no, mają fajne tryby. Jest one block, jest box VP, jest lifestyle. Fajnie wygląda wszystko, pay to win trochę, bardzo, jak wszędzie. Ale no, takie czasy, życie, nieważne. Myślę, że jestem w stanie dać ten serwer na A. Z tego względu, że... Albo nie, stary, nie, no nie może tak być. Daję na S. Tak technicznie mi wydaje się, że tak chyba bardziej pasuje. Stary, daję tak wyrąbane, no. Napisz w komentarzu swoją tier listę. To jest moja, myśl co chcesz. Jednak to teraz dopiero zaczynają się mega mocne serwery. A no właśnie nim będzie Craftplay. Dobra, mamy z głowy te wszystkie serwery. Powiem tak, jak chodzi o Craftplaya, 3000 osób. Chuja tam 3000. Jak oni na Bedwarsach mają mnożnik razy x3, to co to w ogóle ma być? Nie wierzycie? No to wam udowodnię zaraz. Niech wejdzie tu jakiś gracz na trójki, to ich pokażę jak to mnoży. O, proszę bardzo, wejdź tutaj, proszę cię, na trójki. Dobra, ja wejdę, nie wiem czy to zadziała, czy to się szybko tak ogarnie, ale okej. Dobra, widzowie, jest jedna osoba niby na trójkach. Pokazuję od razu, że są trzy. Uwaga, teraz wyszedłem, czy się zaktualizuje na zero od razu, czy tak będzie? No, niestety tak. Trójki, czyli jeden gracz liczony razy trzy, to nawet nie jest ukrywane, stary. O, dobra, no chyba, że tak. Dobra, teraz jest niby tutaj raz, dwa, trzy, cztery osoby, moi drodzy, cztery osoby na trójkach. Ile pokazuje? No właśnie, 12 osób. Widzę, co tu nie ma jakiegoś większego sekretu. Po prostu są fake sloty na tych Bedwarsach. Wyszedłem, proszę bardzo, teraz są trzech graczy jest. Obstawiam, no i jest on trzech graczy. Widzowie, tak to właśnie wygląda. Fejki na Craftplayu. Co prawda, muszę tutaj przyznać, że fajnie mają dużo trybów. Mi się podobają. Jak wyglądają w sumie niektóre. No już zagrajmy te Bedwarsy, no co? Żeby nie było. No ale te fejki, moi drodzy, no od razu klasyfikacja tutaj będzie, że tak powiem, leciutko niska za te fake sloty. Bedwarsy, no typowo jak z Hypixela, nie? No tu nie ma co coś więcej mówić. Czekaj, czy to są to dalej cheaty? Nie ma chyba już cheatów. Ja z tego co pamiętam, tu fajne TNT jumpy działy. Dobra, sprawdźmy to.
O kurde, no ja pierdzielę. W ogóle inny licznik jest, nie myślałem. Jednak jak już gadamy o serwerach, to w tym momencie chciałbym was zaprosić na cloudly.gg, czyli na mój hosting serwerów Minecraft, gdzie serwer możecie założyć już od 7,99, a z kodem, który dostępny jest na Discordzie, otrzymacie minus 10% zniżki, więc warto odwiedzić, linki w opisie. No obliczam, raz, dwa, trzy, leć. Ło, wow, mnie wyrzuciło. No niezły fold image, tutaj leciał. Cicho, mnie tu nie ma w ogóle, jakby jest G. O nie, no i wie, no nie, no Bedwarsy są spoko, naprawdę, Bedwarsy są fajne. Tylko, że fejki są ten, ja już tu grałem nie raz, więc chyba nawet nie ma co tutaj grać, tak szczerze. Na przykład na Skywarsach mam fejki, 35 osób niby jest. Tu jest tyle, chyba, że nie, no może być też arena już. Czekajcie, dwójki, sprawdźmy. Jestem na dwójkach, wyjdźmy. Od razu się zmieniło, więc kurde, ciężko stwierdzić teraz. 10 osób, jest 12 osób, pokazuje 32. Możliwe, że jest, albo dwie areny są, no w sumie ciężko stwierdzić. Wejdź na dwójki, teraz sprawdźmy, Luki wchodzi na dwójki. Okej, okay, jednak tu nie ma fejków na przykład. A te bedy tylko. A w rankingu Craftplaya muszę umieścić na miejscu, no bardzo słabym. Szczerze, dałbym mu B, albo nawet A. Ale za te fejki, no daję mu D, stary. Daję mu zwyczajnie D, po prostu jest to według mnie oszukiwanie. Niszczenie statystyk i ogólnie daję mu D. A następnym serwerem, który ma aż 2600 osób, jest serwer Mindstar. Widzę, Mindstar. Kurde, powiem wam szczerze, o wiele bardziej mi się podoba ten serwer niż na przykład serwer Rapy. A to jest ciekawe, bo ten serwer jest prowadzony przez tą samą osobę co Rapy, czyli jak serwera wszyscy wiemy. Czemu tu jest na boksie 300 osób? Dobra, albo tu się coś zbugowało, albo ja nie wiem, o co chodzi. 300 osób nie na boksie? Okej, okay, to jest aż dziwne, ale bo ten Skype VIP chyba tak jakoś. To jakieś podejrzane, że ten Skype VIP tyle osób jest. Event Maciuś. Eventowy Maciuś, jak coś co on tu robi? Nic nie mogę z nim zrobić. Co jest, że tu naprawdę aż tyle osób jest? Przyznam szczerze, że aż ciężko mi w to uwierzyć. Odebrałem sobie startowy kit. Nie w ogóle co chodzi za bardzo w tym trybie. W sumie po co mi fajerwerki? Znaczy nie mam fajerwerek, więc po co mi elytra? Broń Achillesa jakaś, chłopie stary. Nie czaję w ogóle o co biega. Ale okej, okay. Stary, no nie mam z tą szans, więc tak mnie zabijesz, no ale okej. Okay. Chcę zobaczyć, o co chodzi w tym trybie chociaż. Nie, nie bij mnie jednak. No i mnie zabił. I temu tutaj nie tracę. Naprawdę, nie wiem, o co chodzi w tym trybie. Tu kopię się drewno. Dobra, kopię drewno. Może o to tu właśnie chodzi, może właśnie to jest te właśnie życie, które muszę tutaj. No nie wiem, nie błagam. No dobra, ale wykopałem. Aha, ale nie dostałem tego. O co tu chodzi tutaj? Pograłem jeszcze chwilę Mindstarze i postanowiłem, że dam od razu ocenę. Paradoksalnie Mindstar ma więcej trybów. Według mnie jest ciekawszy. Dałbym go nawet na A, tak szczerze. Wyżej niż Rapy. Tak uważam. Nic z tym nie zrobicie. A następnym serwerem będzie Craft MC, czyli serwer, który ma chyba już, nie wiem, z 10 lat istnieje. Nie wiem, ile on istnieje, ale bardzo długo. Ej, on ma 2 koła osób. Craft MC, to jest dla mnie niemożliwe w ogóle. To jest nierealne. I problem jest taki, że tu jest ten login, a ja nie znam hasła i nawet chyba nie wejdę tutaj, a nie, no nie wejdę. Czyli na swoim multikoncie, błagam, powiedzcie, że nikt mi się nie zarejestrował. Oczywiście, że mi ktoś zarejestrował i nawet chyba nie mogę brać tego serwera do oceny. No szkoda. Szkoda, ma dużo trybów. Nie wiem, jak tu wejść. Naprawdę, nie wiem, jak tu wejść. Chciałbym tu wejść, ale każdy konto mam zarejestrowane. Jednak postanowiłem go i tak dać do rankingu. Jednak nie zamierzam mu dawać żadnej oceny, ponieważ totalnie nie jestem przekonany, że ten serwer na pewno nie ma fake slotów. I trochę mu nie ufam. Więc zostawiam go zwyczajnie w kategorii żadne. Po prostu jest w topce i nie wiadomo, o co mu chodzi. A następnym serwerem będzie, moi drodzy, craftcube.pl. Tak, dokładnie. Czy mamy mniej osób niż Craft MC? No to jest fair. Stary, wejdź w tym momencie na craftcube. Dobra, widzowie, wchodzę na lepszy serwer craftcube.pl. Proszę bardzo. Tryb gankesh, dowalony tryb, zarabiacie kasę. Survival, proszę bardzo. Tu Bedwarsy, 300 osób. Nie jak na Craftplayu, 1000 ileś fejkowych. Proszę bardzo, no. Życie jak w Madrycie. Dużo trybów, fajny survival, wszystko fajne. Gankesh, tak jak powiedziałem, mega dowalony tryb. Piękny, no ale no nie mogę go oceniać tego serwera, bo jest to mój serwer, no co mam poradzić. Jednak zapraszam was właśnie do oceny, moi drodzy, mojego serwera craftcube.pl. Moim zdaniem, najlepszy serwer ESA. Ja tutaj dodałem kategorię, tak. Nie, no wiadomo, to mówię, to nie wiem. Tak szczerze, jakbym go ocenić, to bym dał go gdzieś tu. Tu albo tu, coś takiego, ale niech będzie. Moja, to jest moja typ. Nie zatrzymujemy tempa, bo następnym serwerem będzie RGMC. Co oznacza, że będzie naprawdę bardzo grubo. Moi drodzy, RGMC, serwer, na którym, przepraszam, że to powiem, ale jakim cudem gra 1300 osób. Ciężko mi w to uwierzyć, że gra tu tyle osób, z tego względu, że, no stary, widzisz, nie? Widzisz, o co chodzi. Już lepiej, jakby tych grafik chyba nie było. Co by nie było, te survivale to nie są jakieś złe. Wyglądają jakby ten serwer, żeby był 12-latek z daltonizmem, ale no jakoś działa ten survival i jakoś to tam jest. W ogóle nic mi się to nie podoba, nic mi się to nie podoba, nie podoba mi się ten serwer. Nie jestem w stanie go oceniać nawet chyba. Po prostu daję mu z góry danie. Normalnie, dupe SMP. To ja nie wiem, o co to chodzi, nie? RF SMP, no stary, ja nie wiem. Jestem na RF-ie, na którym, co ciekawe, w ogóle są na tabliczkach, chłopie, nie wiem, o co to chodzi, nie? Warp bronie, co tutaj mogę? Wymiana kuponów jakieś. Tu można, proszę bardzo, sobie otworzyć skrzynkę. Nie wiem, jaki cudem tu ludzie grają. Ja nie jestem w stanie na ten serwer patrzeć. Czy są działki w ogóle? Działki, co tu jest? Państwo, kurde. Jak się da w ogóle je podbijać? Nie, no zżygam się. Ja jestem na tym serwerze i się zżygam po prostu. Ja nie, serio, nie mam nic do właściciela. Ja w ogóle tutaj nie mam z nikim spiny. Czajcie to. Ja po prostu wchodzę na ten serwer i po prostu mi się chce wymiotować. RTP, better RTP. Jakby tutaj telepo.
jakby to jest w ogóle inny poziom w ogóle jakiś życia, nie? Insta darmowe, 6 kluczy. Survival to naprawdę nie jest aż tak zły, no z jednej strony, ale to jest wciąż po prostu jakiś inny w ogóle poziom. W ogóle wiesz, stary jakiś ten, że w ogóle na źle napisane. Tu jest po prostu, nie wiem, wiesz, no ja nie wiem co mam powiedzieć, no nie wiem. Boxa, zobaczmy boxa. Bezpieczny shulker room, aha. Dodano, aha, no to nieźle. Jak weźmy kit startowy, czy zostanę coś fajnego? Monety od razu, wow. Junior moderator jest właścicielem w ogóle, nie wiem czemu. Trefa siłki 2, w sumie fajne. Aha, nie wiem jak zginąłem, nie wiem czy ja przekroczyłem linię w ogóle. Nie, dobra, sorry, nie jestem w stanie go oceniać. Szczerze, daję go na C. Daję go wyżej niż Kratoria, bo oni mają fake slotów i są w stanie zrobić z tego takie coś, że mają tyle osób. To ja uważam, że to po prostu szacunek, bo oni powinni dostać C. Tak po prostu, są wyżej niż Kratle, ja tak uważam. Chociaż ciężko mi się to mówi, bo Kratle mi się naprawdę nawet fajny jest, ładnie, fajnie się, mega mi się podoba nawet tak kolorystycznie niektóre rzeczy, ale no muszę. Nie ma fejków, to tyle. Moi drodzy, jednak dzisiaj oceniłem 8 serwerów, bo nie wiem czy mam psychę po RGMC wchodzić gdzieś dalej. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał jak chcecie. Więcej odcinków z rankingów, to możecie subskrybować kanał, wbić na Craft Cube'a albo napisać w komentarzu, czy w ogóle cokolwiek możecie zrobić. To tyle, trzymajcie się, cześć.